Hej, cześć dziewczyny, witam w kolejnym projekcie Denko. Zapraszam na recenzję zużytych do samego końca kosmetyków. Mam tutaj sporo ciekawych rzeczy. Najlepsza recenzja, jaka może być na YouTubie, czyli Denko. Ostatnio u mnie było trochę mniej filmów, ale no Denko musi być, a mam bardzo dużo zużytych rzeczy. I dzisiaj mam sporo takich rzeczy, na przykład myjących do twarzy. Mam bardzo dużo rzeczy włosowych. Ostatnim Denko było kilka ser do twarzy, więc tutaj akurat nie mam żadnego, bo otworzyłam kilka kolejnych, żeby, wiecie, sobie jakoś trzymać równowagę w tej pielęgnacji, więc takie jeszcze będzie w kolejnym. Ale tak, zacznijmy właśnie od twarzy. I na pierwszy rzut zmywanie makijażu mam tutaj masełko Mia Cosmetics, wielofunkcyjne masełko oczyszczająco-pielęgnujące, 4 w jednym. To jest takie masełko, które ja kiedyś polecałam w filmie o tym, co fajnego kupić w Rossmanie i w Hebe stacjonarnie. I to jest masełko na bazie masła shea, oczywiście tutaj jest olej kokosowy z migdałów, czyli bardzo popularne składniki, ale jest na przykład olej ryżowy, no oczywiście masło shea, jojoba, wosk, borówka, jakieś witaminy, generalnie składowo jest bardzo fajnie. Ja byłam zachwycona tym, jak to zmywało makijaż. To jest takie wręcz aksamitne, takie satynowe pod palcami, bardzo przyjemne, ma bardzo dyskretny zapach. Ten zapach tutaj był taki kosmetyczny, ale bardzo delikatny, no i było dosyć wydajne. Także tutaj jest 70 gram, to jest My Clean Hero, zobaczcie. Ale to 70 gram naprawdę na dosyć sporo mi wystarczyło i myślę, że wrócę ponownie. Jak tylko zobaczę, że jest w jakiejś promocji, bo ja zawsze kosmetyki takie podstawowe pielęgnując, po prostu patrzę, co jest w promocji, a że dużo tego testuję, dużo ulubieńców, to zawsze coś tam wpadnie. Polecam serdecznie. Co do tych innych zastosowań, bo to jest 4 w jednym, to ja tylko tego używałam do demakijażu, więc tutaj się nie wypowiem. Kolejna rzecz to powrót do korzeni, czyli Be Beauty, płyn micelarny, kiedyś najbardziej popularny na YouTubie, ale to takie pierwsze, wiecie, lata YouTuba. Teraz ten płyn oczywiście bardzo się zmienił, ma fajny, krótki skład i jest w kilku wersjach. Ja mam wersję aloesową, to jest wersja nawilżająca do skóry suchej, ale no wiecie, no to tylko jest płyn, który mamy przez chwilę na skórze, natomiast ten aloes jest na drugim miejscu w składzie. Jest też hydrolizowany wyciąg z alki, w ogóle tych składników jest dosłownie kilka, więc jest to fajna opcja. Muszę powiedzieć, że nie do oczu, które są bardzo wrażliwe, dlatego że ja czułam, nie że mnie podrażnia, ale że to jest taka granica, że czuję, że też nie mam takiego 100% komfortu, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale po prostu wydaje mi się, że bardziej wrażliwe oczy mogły podrażnić, mi na przykład nie podrażnił. No i też jak się oczy przyzwyczaiły, to już w ogóle tam nic nie czułam. Bardzo ładnie pachnie, to jest taki kosmetyczny zapach. I myślę, że to może być to, co mnie tak troszkę przeszkadzało, bo zawsze jak płyn micelarny jest zapachowy, to na 99% no właśnie nie będę miała takiego 100% komfortu. Ale i tak uważam, że był bardzo spoko ten płyn. I na przykład jak zmywałam sobie też skórę, wiecie, z twarzy, podkład, filtr SPF i tak dalej, to czułam takie mrowienie i czułam, że tam, kurczę, fajnie, faktycznie coś się dzieje na tej skórze. Za chyba 6 złotych z groszami, to myślę, że to jest naprawdę świetna opcja, mega wydajna, bardzo długo go miałam. Warto zwrócić swoją uwagę w Biedronce na te płyny i ja na pewno kolejne kupię. Kolejna rzecz to już będą rzeczy myjące, kolejny etap i tutaj mam żel z Hebe Purifying Cleansing z melonem, granatem i gliceryną. To są też kosmetyki naturalne. Ta seria właśnie taka Hebe Professional i muszę powiedzieć, że co nie kupię, to wszystko jest świetne. I ten żel był naprawdę fantastyczny, bardzo wydajny, pięknie pachniał, bardzo ładnie, tak troszkę owocowo-kosmetycznie, bardzo przyjemny. Przede wszystkim to mega długo go mieliśmy, wiecie, że ja za damę używam takich rzeczy, więc one zaraz się kończą, a to było, było i było. Generalnie bardzo dobry taki podstawowy żel, ale no przez tą wydajność nie wysuszał, dobrze oczyszczał. Myślę, że wrócę i inne rzeczy będę testować także. Kolejna rzecz to pianka Eveline Cosmetics, organiczny aloes i kolagen. Pianka oczyszczająca, kojąca, dodająca blasku. No to jest pianka, którą używałam na dzień, to znaczy rano, żeby zmyć jakieś tam resztki kremu przed makijażem i nałożeniem SPF-u. I była bardzo spoko, oczyszczała, miała dobrą konsystencję. Generalnie większość tych pianek teraz wydaje mi się podobna, one bardzo fajnie działają rano, żeby też to oczyszczenie nie było za mocne, ale żeby jednak oczyścić skórę z tego wszystkiego, co tam przez noc, wiecie, się dzieje z tego martwego naskórka i tak dalej. Spoko, bardzo dobra, może wrócę do innej, wiecie, te pianki
Ona była naprawdę dobra, ale nie wiem, czy też macie takie wrażenie. Kiedyś jak pianki wchodziły, no to widziałam różnice w konsystencji i tak dalej, a teraz wszystkie mi się wydają takie podobne, już chyba producenci opanowali to, jak to robić i wszystkie są spoko. Dalej mam toniki i to są toniki Nakomi Next Level, czyli inna seria jakby kosmetyków od Nakomi i tutaj mam po pierwsze Milky Face Toner, czyli nawilżający mleczny tonik, który jest z mlekiem migdałowym, z trehalozą 3% i kwasem hialuronowym i to jest świetny tonik nawilżający, dla mnie on jest fantastyczny, bardzo dobra dodatkowa warstwa takiego nawilżenia, jeżeli właśnie na tym Wam zależy. On się świetnie sprawdza też do pielęgnacji kanapkowej, żeby go właśnie dokładać, więc jeżeli lubicie właśnie tą azjatycką, tak mi się wydaje, metodę, no to też będzie fantastyczny. Pięknie pachnie, on pachnie migdałami i to jest moje kolejne opakowanie zużyte do cna, nie wiem, drugie albo trzecie. Ale też kupiłam sobie do testów Brightening Face Toner, czyli tonik z witaminą C, to jest Ethyl Ascorbic Acid 2% i jeszcze jakieś kwasy AHA. I tutaj jest to właśnie tonik, który ma być bardziej rozświetlający, on też jest właśnie mleczny, ale dużo rzadszy niż ten, więc jest też w takiej lżejszej konsystencji i on ma być właśnie rozjaśniający, tonizujący, dodający blasku, ma też delikatnie złuszczać. I wiecie co, był na pewno ok, bo też właśnie czułam takie delikatne mrowienie po nałożeniu, generalnie spoko, natomiast ja używałam go na noc, a zaraz po otwarciu tej buteleczki otworzyłam sobie serum ze Slavi z witaminą C, które było w ostatnim denku i używałam razem, więc ja widziałam bardzo fajne rozświetlenie. No ale wiem, że to też był w dużej mierze efekt tego serum, więc używało się przyjemnie, czy jakieś duże efekty, no to dało, czy trudno mi powiedzieć, zużyliśmy z Adamem i jakoś tak trudno mi tutaj do końca ocenić, nie wiem, czy bym wróciła, chyba na razie raczej nie. A, i jeszcze maseczki, miałam mówić, że to wszystko do twarzy, a ja mam tutaj jeszcze tyle masek w płachcie. Słuchajcie, w jakimś pudełku subskrypcyjnym, którego już w ogóle nie mam, były takie płatki Mikra i to są w ogóle koreańskie płatki eksfoliujące, złuszczające i one mają być z kwasem hialuronowym i z kwasami owocowymi. Mikra, tak to wygląda. Pewnie jak interesujecie się tymi koreańskimi kosmetykami, to możecie kojarzyć, pewnie na jakichś takich tego typu stronkach można kupić. Ich było tutaj 7 i idea jest taka, że przez 7 dni używać takiego płatka, on jest mocno nasączony, no i to po prostu ma złuszczać skórę. Absolutnie tego nie używałam przez 7 dni, bo uważam, że to jest bardzo mocne. Skład jest bardzo długi, jest dużo tutaj składników. Jest glutanolakton, czyli taki też złuszczający, delikatniejszy kwas, ale w ogóle tego jest tutaj bardzo dużo, po prostu dużo się tu dzieje. I ja miałam takie poczucie na skórze, że kurczę, świetnie oczyszcza, bo jak mi coś mnie sypało i pierwszy raz właśnie pierwszego tego płatka użyłam i wiecie, i to zaraz po prostu gdzieś tam zaczęło się minimalizować, zmniejszać, więc kurczę, wow, mocne. Ale też mocno właśnie oczyszczające. Dla mojej skóry zdecydowanie za mocne, żeby codziennie tego używać. Zużyliśmy z Adamem, ja kilka, on kilka, co jakiś czas, tak wiecie, prewencyjnie, więc może fajnie mieć w domu, ale tak do codziennego używania to absolutnie nie. Dalej mam takie duże, fajne maski z Theology, to znaczy duże, fajne, bo właśnie patrzę na to opakowanie, wygląda super, kupiłam w Hebe, bo to jest kwas z kwasem hialuronowym z herbatą, z niebarem z niebieskiej herbaty i prebiotykami. I jak ja to przeczytałam, niebieska herbata, prebiotyki, to mówię, mega, musi być super. No i muszę Wam powiedzieć, że zrobiliśmy Adam jedną, ja jedną. Były ok te maski, ale też jakiegoś takiego szału nie ma. Zużyliśmy. Fajnie, bo aha, co było super, to ta maska ma tutaj coś takiego na dole jeszcze. Zakładacie to na uszy i to tutaj fajnie przylega, nic nie spada. Natomiast, żeby jakiś efekt był super, no nie wiem, no nawilżona była skóra i to wszystko. Tak samo nie widzę jakiegoś powalającego efektu po tych maskach z Nuki. I to są maski, to akurat miałam miś koala, ujędrnienie, ekstrakt z kawy, ekstrakt z rzęszenia. Nie znoszę tych rysunków na tych maskach. Wolałabym, żeby były zwykłe białe, no ale jak już jest, no to jest. I powiem Wam, że ogólnie nie przepadam za tymi Nuki z Biedronki. Te akurat, te, które tutaj mam, czy ekstrakt z kawy, ekstrakt z rzęszenia, to i tak były chyba najlepsze z tych, które ostatnio miałam, bo w ostatnim denku też jakieś tam były, więc te były jeszcze takie w miarę, że ja widziałam, jak zdjęłam tą maskę, że faktycznie miałam jakąś maskę na twarzy i coś tam się na tej twarzy zadziało, ale no, myślę, że są lepsze.
myślę, że są lepsze i wiem, że te maski już nie mają takiej popularności w płachcie, ale jak lubicie, macie masażery w domu i lubicie sobie tymi masażerami robić masaż, co jest bardzo zresztą wskazane, jeżeli chodzi o pielęgnację przeciwzmarszczkową, no to super robi się to na maskach w płachcie. Oczywiście na olejku i zazwyczaj dziewczyny polecają na olejkach, ale ja bardzo lubię też właśnie na maskach w płachcie. Mi się wydaje, że wtedy jak tą maskę zdejmuję, to dużo więcej się wchłania z tej maski, ona jest dużo bardziej sucha jak ją zdejmuję, no i mam fajniejsze efekty. No, więc to jest to, ale tu mam fajne, słuchajcie, maski Pax Molly. One nie mają takiego idealnego składu, no zdecydowanie nie, natomiast one są z lawendą i to mnie przyciągnęło i ona była, pamiętam, bardzo fajna, ona ma być kojąco ochronna, z betainą, alantoiną, nacynamidem, ekstraktem z mięcy, drzewa herbacianego, miodu. To są fajne maski, jeżeli nie jesteście takimi freakami, że musi być to 100% składu naturalnego, to w Biedronce ja je kupiłam za jakieś też 5 zł i ta również była naprawdę spoko. To jest Medihill w płachcie, botaniczna gardenia jagody Akai. Też miałam bardzo ładną skórę po niej, po tej też jak zdjęłam, to też było widać, że coś się więcej w tej pielęgnacji zadziało, że skóra jest rozjaśniona, stonizowana, że ładnie wygląda i to właśnie ma robić ta maska, także to Wam też mogę polecić. Dobra, przebrnęliśmy przez to i teraz może przejdziemy do włosów, ponieważ mam bardzo dużo produktów i teraz zacznę od produktów specjalistycznych. Jakiś czas temu miałam ogromny problem z przetłuszczaniem skóry głowy i czasami tak jest, że szampon Wam nie spasuje, więc ja otwierałam kolejny szampon, aż w końcu stwierdziłam, że coś zadziało się z moją skórą głowy i po latach mycia włosów co drugi dzień nagle nie mogłam tego robić, bo włosy były już, wiecie, bardzo brzydkie na ten dzień drugi. No i szukałam w Rossmanie jakiejś wcierki, która byłaby wcierką normalizującą. Powiem Wam, że to jest bardzo trudne zadanie, bo wszystkie wcierki są na porost, a normalizujące są może dwie. Ale tak, trafiłam na Stars from the Stars Baby Hair Planet, stymulująca wcierka normalizująca z niacynamidem, pokrzywą i skrzypem polnym. I to jest mega produkt, który po prostu pozwolił wrócić moim włosom do normalności. Tak, dziewczyny, jeżeli macie ten problem, który ja serdecznie polecam, bo produkt po prostu, myślę, że po 2 tygodniach zrobił efekt. Wow! I naprawdę mogę po prostu spokojnie myć co drugi dzień włosy. Zużyłam w całości, teraz kupiłam sobie inną wcierkę po prostu z Hebe i zobaczymy jak będzie, ale ja już jakiś czas tej nie używałam i widziałam, że ten efekt się utrzymuje, także mega. Ślicznie pachnie, ma świetny w ogóle ten atomizer, używanie jej to przyjemność i to jest jeden z nielicznych produktów, jedna z nielicznych wcierek, którą mogę używać po umyciu głowy, ponieważ moje włosy są leiste i takie produkty stosowane na skórę głowy po myciu zazwyczaj powodowały oklepnięcie, natomiast tutaj totalnie nie było to widoczne. Polecam z całego serca i myślę, że ja też jeszcze za jakiś czas sobie do niej wrócę. I tu mam również Stars from the Stars Aurora Shine serum na końcówki bezsilikonowy z olejem z broskwiń, orzechów brazylijskich i arganowym olejem. Takie serum. Słuchajcie, serum spoko na końcówki właśnie, ono nie przeciąża, chociaż jest cholernie po prostu ciężkie to serum, bo to nie jest taki suchy olejek, tylko to jest po prostu taki olej bardzo gęsty. Więc to się totalnie nie nadaje do olejowania, ponieważ tego po prostu nie da się zmyć z włosów, naprawdę. Ja raz ten błąd popełniłam i nigdy więcej. Na końcówki było ok, o dziwo nie obciążało. Ja już taką końcóweczkę o tyle to zużyłam do kąpieli japońskiej, dlatego że po prostu to za długo już u mnie stało, ale prawie całe udało mi się zużyć do włosów. Spoko, no nie wiem, tutaj mi też nie robią dużej różnicy te olejki, teraz mam po prostu coś innego, ale jakbyście były zainteresowane, to był ok. Bardzo ładnie, słodko to pachniało, więc to jest to. Mam tutaj jeszcze z takich specjalistycznych rzeczy peeling Grapefruit Zielona Herbata z Universe. Universe, czyli to jest taka marka, która jest dla Contigo. I ja to kupiłam, bo to było kończyła się data ważności. Ja to kupiłam za jakieś 4 zł. To jest na bazie pyłu z muszli, w sensie ten peeling. I dużo jeszcze innych składników. On ma właśnie oczyszczać, usuwać martwy naskórek, zmniejszać skłonność włosów do przetłuszczenia, swędzenia. Ma też mentol, ma być chłodzący. I to jest też fajny produkt. Przede wszystkim na pewno pomogła mi ta wcierka, natomiast po jakimś czasie włączyłam właśnie ten peeling i muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że też mi trochę pomógł. Pomimo tego, że to jest peeling właśnie z drobinkami, że jest na bazie jakiegoś takiego kremu, to naprawdę nie przetłuszczał mi włosów i był naprawdę spoko. Zużywałam go ogromnymi ilościami, bo tutaj data, no to chyba był miesiąc do końca.
ale było to naprawdę ok. Dalej, może tak, jeżeli chodzi o mycie, to mam dwa szampony i tu mam Beauty Marrakesh szampon z różą damasceńską. Ja ten szampon kupiłam, ponieważ kilka denek do tyłu pokazywałam szampon z czarnuszką z Beauty Marrakesh na wypadanie i był cudowny, więc zamówiłam z internetu wszystkie szampony, jakie znalazłam z Beauty Marrakesh, wszystkie rodzaje i obdarowałam mamę, ciocię i ja sama sobie też zostawiłam właśnie ten różany. To jest do włosów normalnych, delikatnych, plączących się. Totalnie nie. Moje włosy są normalne. I niestety po prostu mi ten szampon przeciążał włosy, nawet jeżeli właśnie już później byłam po tej kuracji, to akurat ten szampon po prostu się nie sprawdzał, bo te włosy miały przyklap. On jest takim szamponem perłowym, pachnie bardzo różą, ale taką ładną różą. Natomiast, no, to jest może szampon dobry dla kogoś, kto potrzebuje, żeby te włosy mocno nawilżyć. Ja wiem, że mówisz, że szampon jest do skóry głowy, ale no to nie wiem, skórę głowy może nawilżyć, bo dla mnie to totalnie nie i w większości potem już użył go Adam. Natomiast tu mam super szampon, orientalny ajurwedyjski szampon jaśmin i migdałecznik 100% naturalny. Od dawna patrzyłam gdzieś tam, wiecie, w Hebe na tą półkę orientany z szamponami, ale dosyć drogi jest ten szampon, bo on prawie 30 zł kosztuje na promocji, no i jest malutki, ale jest też bardzo wydajny, więc tutaj jeżeli też potrzebujecie takiego delikatnego szamponu, który nie obciąży, ale delikatnie nawilży tą skórę głowy, to ten jest super. On jest tutaj do włosów cienkich, delikatnych, na bazie substancji myjących pochodzenia roślinnego. Jest tutaj amla, migdałecznik, jaśmin, mydłowiec, który jest właśnie tą substancją czyszczającą. Pachnie jaśminem, ale takim najpiękniejszym jaśminem, jaki znam. Bardzo ładnie i włosy są po prostu, wiecie, uniesione od nasady, są puszyste, są błyszczące, są w takiej najlepszej swojej wersji. Jeżeli macie średnio pory z tendencją do oklepu, to bardzo Wam polecam, bo ten szampon był świetny dla mnie i myślę, że też właśnie do niego wrócę. Zużyłam jedną odżywkę, Hungry Hair Superfoods Baobab i Sibery, czy przyznam, nie, że nie wiem, co to jest Sibery. A, rokitnik, dobra. I to jest taka właśnie odżywka z Hebe. I one są dla mnie prawie wszystkie spoko. Niektóre wiadomo lepsze, niektóre mniej trafione dla moich włosów, ale ogólnie wszystkie są w porządku z tej serii, więc ja co jakiś czas do nich wracam. To jest faktycznie dużo owocowych i warzywnych wyciągów. To jest akurat baobab, rokitnik, jajoba, witamina C. Bardzo spoko. Po prostu świetnie się włosy rozczesują. Pięknie pachnie. One pachną właśnie tak owocowo, więc nie mają też silikonów oczywiście. No i dobra, i kończąc włosy i przejdziemy szybko do ciała, mam tutaj tak, Batiste Eden Bloom. Batiste mam awaryjnie i jeden Batiste mam w domu przez jakiś rok, bo ja nie mam takiego rytuału, że używam bardzo często, ale jakoś tak awaryjnie, jak już mam taki straszny oklap, to dobrze, żeby był w domu i czasami mi właśnie w tym celu pomaga. A tutaj kupiłam sobie taki Taft Magic Volume Perfect Doll Spray i to jest spray właśnie na objętość, który ja kupiłam, myślałam, że będzie taki super i on, słuchajcie, jak sobie psikniecie tego na włosy, to on od razu unosi, od razu jakby robi takie pszt, więc działa, natomiast niestety, ale ja wychodzę z domu i te włosy nie dość, że oklapują, to jeszcze wyglądają jakby były tłuste. Totalnie obciążał moje włosy, zużyłam połowę. Spróbowałam na różne, wiecie, sposoby, bo może za blisko psikam i tak dalej, ale no niestety to jest, bardzo rzadko mi się zdarza wyrzucać, ale to niestety będę musiała się pozbyć, chyba że może mojej mamie dam jeszcze na próbę. Także to się nie sprawdziło. Jedna jedyna rzecz tutaj mam taka, no nie wiem, ala z kolorówki do paznokci, to jest Neonail Duo Acrylic French White, to jest coś takiego. I ja to miałam właśnie, bo mam bardzo słabe paznokcie i tylko i wyłącznie akryl sprawdza się. Wiecie, hybrydy mi się kiedyś nie chciało robić, bardzo długo nie robiłam, bo hybryda się nie trzyma na moich paznokciach i potem jest tak, że ja siedzę na tym fotelu, ktoś mi robi tą hybrydę, ja marnuję czas, a potem ona i tak odpada. Więc tylko akryl. No i ja kupiłam ten duo akrylik, bo to jest taki żelo akryl i myślałam, że będzie ok, ale nie, jednak akryl to akryl, a to też potrafi mi po prostu, wiecie, odpadać całymi płatami z paznokci, więc nie. I szybciutko przejdziemy przez ciało, ponieważ mam tutaj kilka produktów.
Do mycia zużyłam Isana Coco Water, czyli woda kokosowa. To jest seria żeli, które mają zdecydowanie lepszy skład niż te podstawowe z Isany, ponieważ tamte tragicznie mnie wysuszają, ale tu było trochę lepiej, więc mówię, dobra, za te kilka złotych ja uwielbiam wodę kokosową. To nie jest woda kokosowa, dziewczyny. To jest po prostu kokos i to w takim najgorszym wydaniu. To jest jakby taki kokos z tanią czekoladą. Śmierdzi to. No, to tutaj czuję się oszukana. Nie wysusza, ale zapach straszny. Tutaj mam Bielenda Exotic Paradise Figa. Olejek do kąpieli i podprysznic. Zawiera ekstrakt z figi. Kocham. To już mówiłam Wam o tym. Jest taki sklep Beauty House of Beauty. Coś takiego. Jak to są generalnie sklep, gdzie jest Bielenda i wszystkie marki, które Bielenda kupiła, czyli Soraya, SheFood, Body Boom, wszystkie tego typu. I tam bardzo często macie promocje, bardzo często macie rzeczy, które zostały już wycofane z Rossmana, często są tańsze niż w Rossmanie, więc polecam Wam zrobić tam zakupy, nawet większe. Tam macie wszystkie te sera do twarzy Bielendy, dużo pielęgnacji. Te żele były na pewno tańsze niż w Rossmanie, nawet po promce. Tam na promocji oczywiście, bardzo często tam są promocje, często tam jest minus 40% na jakieś wybrane rzeczy, więc polecam zajrzeć. Ja kocham te olejki. Pięknie pachną, nie wysuszają. Ja się czuję, jakbym jakimś, wiecie, ekskluzywnym kosmetykiem myła, a to jest po prostu Bielenda. Ale ten zapach właśnie figi jest tak piękny. Bardzo Wam polecam, bo to jest taki kobiecy, taka kobieca pielęgnacja, no nie wiem, świetny. I mam już kolejne właśnie, mam jeszcze peeling, mam kolejny żel już kupiony. Ja uwielbiam po prostu, jak mi ładnie pachnie pielęgnacja, bardzo lubię pielęgnację też do ciała, więc zawsze Wam pokazuję też w Denkach, nie omijam tego. Tutaj mam żel do higieny intymnej Geranium Żurawina z Jopa. Bardzo lubię i to jest moje kolejne, nie wiem, które już opakowanie, więc spoko, zawsze jak jest na promce, to kupuję i używam. Mam dwa mydła i tutaj mam Hebe Cosmetics Vanilla Tobacco, kwiat tobacco. Przefantastyczny zapach. Właśnie ta wanilia z tobacco, ja to tak kupiłam, wanilia, jakieś tobacco. A to jest właśnie piękne. Piękne takie trochę gourmand, ale takie właśnie przełamane tym tobacco. Plus z mydełko z gliceryną, z mocznikiem. Nie wysusza, bardzo wydajne. A tu z kolei mam mydło Wanna Nature. Czyli to są produkty, które były bardzo drogie. One były w Contigo po 16 zł za mydło, no to jest, wiecie, sporo. Zwłaszcza, że to jest, jak widzicie, małe mydło. Ja tutaj kupiłam je, bo one były wycofywane, więc po 3 zł, jakieś 4 zł można było kupić. To jest zapach gumy balonowej i to było straszne. To jest strasznie po prostu taki chemiczny zapach, plus skład wcale nie jest jakiś super naturalny. No nie, tutaj generalnie jestem na nie. Dwie ostatnie rzeczy do ciała. To jest tak, Brazilian Body Eveline Cosmetics, żel balsam samoopalający, który jest z kofeiną, niacynamidem, witaminą E, hydrolatem pomarańczowym. Ja mówiłam już o tym, też w jakichś tam chyba kosmetykach, które warto kupić w Rossmanie, że jest to świetny produkt za kilkanaście złotych, o świetnej konsystencji, który bardzo fajnie brązowi skórę. Zużyłam, polecam, myślę, że w przyszłym roku znowu kupię, fajnie pachniał. Generalnie wiem, że pisałyście, że nie tylko ja to polecam. Myślę, że to jeden z takich najlepszych rzeczy brązujących, jakie macie dostępne w drogeriach. No i tutaj mam na sam koniec, został nam jeszcze taki gagatek, to jest Bielenda Body Cocktail, balsam do ciała Blue Matcha i Blueberry. On był cały taki niebieściutki jak tutaj, z fajnym składem. I generalnie było to mega, mega wydajne, ponieważ, kurczę, no to jest w takiej lekkiej konsystencji. To jest tak, że bach, bach, bach i macie całe ciało po prostu wysmarowane, to nie jest jakieś masło i tak dalej. No i to po prostu bardzo powoli stąd schodziło. Ja to na pewno po dacie zużyłam, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to jest tylko 6 miesięcy od otwarcia, a ja to tak długo męczyłam. Oczywiście miałam też inne rzeczy otwarte na zmianę, no ale, no właśnie. Bardzo dobre. Tylko po prostu będziecie to miały forever, ale z drugiej strony świetne dla osób, które nie lubią klejących rzeczy, nie lubią czekać, aż to się wchłonie, bo to jest bardzo lekkie, ale na pilża ok. I ma bardzo ciekawy zapach. Myślę, że to może być odpowiednik jakiś perfum, ale nie wiem jakich. Taki właśnie bardziej perfumeryjny niż pielęgnacyjny. Ja wolę jednak takie kremowe zapachy, delikatne, więc na razie pewnie do tego nie wrócę, ale naprawdę jakościowo bardzo dobry produkt. To wszystko. Mam nadzieję, że Denko Wam się podobał. Pamiętajcie o kciukach. No i do zobaczenia w kolejnych filmach.